Witam w kolejnym filmiku, filmiku makijażowym. To jest kolejna zabawa paletką Celebra z Glam Shopu. Cień zielonkawy. Nazywa się chyba pod gruszą, czy pod gruszką. To jest ten niesamowicie błyszczący, foliowy, taflowy. Oprócz tego mamy taki różowawy, jest to muza. Użyłam też bardziej w kąciku jaśniejszego, to jest cień Bayer. Jeżeli chodzi o maty, to takie właśnie te bardziej brązowawe. Niestety strasznie pylący się inżynier i trochę przeciemniłam brązem, który się nazywa Lore. Troszeczkę różu, bronzera, konturówka z zestawu Agnieszki Janoszki przy współpracy z Glam Shopem i na to troszeczkę pomadki takiej perłowej, błyszczącej, bardziej ochronnej. Jeżeli chodzi o róż, jest to princeska z Glam Shopu, bronzer namierzony, długo nieużywany już. Powróciłam do MAC Harmony, tusz TK, z TK Maxa. Tusz, który ma bardzo ciekawy zapach, który gdzieś idzie w grono takich zapachów typu Beaufort, Fatom Piątka, czy też Profundis Serge Luthé, czyli takich kwiatów z wilgocią, z otchłanią, właśnie takich wilgotnych, jeszcze z ziemią, z ogrodem. A jeżeli chodzi o perfumy, nie, to jest Fantasma Liquid Imaginaries, jeżeli dobrze wymawiam, ta wersja z 2020 roku, oraz marka Nishwa Mendy Torrosa. Andy to, tak, zawsze cały czas przekręcam tę nazwę i to, zapach się nazywa Omega. I muszę powiedzieć, że zdecydowanie Omega na plus, jeżeli chodzi o Fantasmę. Mieszane mam, że tak powiem, odczucia, ale szerzej pewnie opowiem w jakimś innym filmie, gdzie szerzej powiem o tych dwóch zapachach. Parametry Omegi, że tak powiem, zdumiewające.